12. Czyli bez ograniczeń, tak? Tak państwo żeście przyjęli, prawda? Jeszcze raz czytam. W niedzielę do godziny 12, w niedzielę do godziny 12, natomiast negatywnie zaopiniować ograniczenie czasu handlu detalicznego na terenie gminy miejskiej Kraków w Wielki Piątek do godziny 12. Dobrze, negatywnie. Wielki Piątek. Dobra. Proszę, czy wszyscy rozumieją treść tej nowej, tej uchwały, którą podam teraz po głosowaniu w związku z przyjętymi przez państwa poprawkami? Jeszcze raz czytam. Paragrafy pominę. Zaopiniować pozytywnie ograniczenie czasu handlu detalicznego na terenie gminy miejskiej Kraków w sposób następujący. Wigilię do godziny 12 i w każdą niedzielę do godziny 12 zaopiniować negatywnie ograniczenie czasu handlu detalicznego na terenie gminy miejskiej Kraków w Wielki Piątek do godziny 12. Czy wszyscy rozumieją treść uchwały? Czy mam ogłosić przerwę i wydrukować nowy projekt? Nie. Dobrze. Kto z państwa radnych jest za podjęciem tejże nowej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Teraz będę liczył. Raz, dwa, trzy, cztery. Proszę powtórzyć. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sposób, o treści, którą przed chwilą państwu przekazałem? Jeszcze raz. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 osób jest za. Kto jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki. 1, 2. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć osób się wstrzymało. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 12, 7. Siedem i 12, 19, 20. Proszę państwa, jeszcze jedna osoba albo nie brała w głosowaniu, to przyjmujemy, że nie brała, ponieważ 12 osób jest za projektem uchwały, dwie osoby są przeciw. 5 wstrzymało się od głosu, to jest 14, 19. Ja nie brałem udziału w głosowaniu. Jeszcze jedna osoba musiała nie brać udziału w głosowaniu. Dziękuję państwu. Radnym przyjęliśmy tę nową uchwałę.